Cześć kochani, kiedy zapytałam na moim Instagramie, co nowego w tym roku powinno się pojawić na kanale, to otrzymałam odpowiedź: więcej odcinków sportowych, o sportowcach, o gwiazdach sportu, popularnych niegdyś, jak i teraz. Więc oczywiście wychodzę naprzeciw Waszym oczekiwaniom i dzisiejszy odcinek będzie o bardzo znanym piłkarzu, który jednak ma taką biografię, która byłaby historią na film na pewno. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś się zdecyduje opowiedzieć o Stanisławie Terleckim, człowieku niezwykle utalentowanym, który jednak niestety urodził się w nieco nieodpowiednich czasach. Wiele składało się na to, że jednak jego sukces nie był aż tak dojmujący, jak na pewno mógłby być. A niestety jego historia po zakończeniu kariery jest raczej smutna. Mężczyzna na pewno ostatnich lat swojego życia nie może uznać za udane. Stracił kontakt z rodziną, stracił pieniądze i niestety na własne życzenie odszedł prawie w samotności. Jak to się stało, jak do tego doszło, ale wcześniej jak wyglądała jego droga do kariery, ale przede wszystkim ta niesamowita kariera, podbój USA, wielki majątek, wielkie pieniądze, wielka sława, która skończyła się dość nagle. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej historii. Myślę, że już sami widzicie, że naprawdę będzie się dzisiaj działo, więc zaczynajmy, nie traćmy czasu. Stanisław Terlecki urodził się w Warszawie jako najmłodsze z trojga dzieci, Teresy i Teofila Terleckich. Jego rodzice pochodzili z Kresów, a po wojnie rodzina osiedliła się w Piastowie. Jego starszy brat zginął jeszcze jako dziecko, a siostra jako dorosła kobieta przeprowadziła się do Australii. W domu zawsze panował kult wolności. Ojca zniszczyli w pracy, bo jako jedyny z całego wydziału nie zapisał się do partii, mówił Terlecki. A sam Stanisław uwielbiał sport. Był wychowankiem warszawskiego młodzieżowego ośrodka piłkarskiego, a jego pierwszym klubem był Stal FSO Warszawa. Mimo wszystko zdecydował się na studia i ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim. Zresztą chyba nie było innego wyjścia, bo był to człowiek, którego inteligencja od razu, kiedy tylko otworzył usta, dawała się poznać. Bardzo pięknie władał językiem polskim, był bardzo oczytanym człowiekiem, przez co oczywiście rozmowa z nim była wielką przyjemnością. Na dodatek lubił mieć swoje zdanie, wyrażać je i przy nim obstawać. Oczywiście dyskusje z nim były przyjemne, bo nie obrażał się na to, że ktoś ma inne, ale jednak do zmiany poglądów było go namówić bardzo trudno. Na pewno był też indywidualistą. Wiele osób mówiło, że poza boiskiem elegancki, szykowny, przystojny. Mówiono facet z klasą. Nawet tak opisał go Piotr Dobrowolski w książce Terlecki, która opisywała jego tragiczne późniejsze losy. Ale jego charakter było widać też na boisku. Oczywiście, może nawet przede wszystkim, był bardzo przebojowy, odważny. Jego gra była efektowna, bo był bardzo szybki, świetnie dryblował. Ogólnie rzecz ujmując, pewność siebie, oczywiście widać wśród piłkarzy, czasem ona może przesadna nie być zbyt dobra, ale wśród tych najlepszych jednak myślę, że jest nieodzowna do osiągnięcia sukcesu. A pytany o dwa największe marzenia odpowiadał: zagrać w Mistrzostwach Świata, a także wspólnie z synem. Pierwsze się nie spełniło. Na mundialu w 1978 roku nie wystąpił, bo w meczu ligowym chciał się popisać i potańczyć z rywalami, mówiąc kolokwialnie. Obawił się kontuzja, rehabilitacja wykluczyła go z przygotowań. Jacek Gmoch nie zdecydował się go zabrać na mistrzostwa. A w 1982 w Hiszpanii pojawił się, ale jako turysta niestety. Został zdyskwalifikowany przez PZPN za aferę na Okęciu, gdzie najpierw prywatną ładą podwiózł pijanego Józefa Młynarczyka z hotelu, a potem, by uniemożliwić ekipie TVP sfilmowanie chwiejącego się bramkarza, odłączył kabel zasilający lampy, powodując brak oświetlenia na hali lotniska. I to są przykłady, dla których nie oglądaliśmy go na Mistrzostwach Świata, ale jest duża część ludzi, która mówi, że nie wystąpił z innego powodu, bo miał nie pasować do drużyny z bloku komunistycznego, nie krył się ze swoimi opozycyjnymi poglądami. Działał w organizacjach studenckich. Wielokrotnie był też zawieszany. Nie mógł grać, a oszczędności na koncie nie było. Aby przetrwali, jego żona musiała nawet podobno w Lombardzie zostawiać swoje pierścionki. Dlatego w 1981 roku Terlecki decyduje się na wyjazd do USA. I USA jak to USA. Kraina marzeń jednak od razu daje ci plaskacza, kiedy tam przyjeżdżasz, i tutaj było podobnie. Oczywiście po przylocie do USA łatwo mężczyźnie nie było. Łapało się każdą robotę. Sprzątałem biura za $5 za godzinę, byłem ochroniarzem. Ale potem los się do niego uśmiechnął, a nie do końca może i los, tylko po prostu dał się poznać w swoich świetnych umiejętnościach, zaprezentował je i dostał pracę w zawodzie. Grał między innymi
w słynnym kosmosie Nowy Jork, ale także zrobił sporo zamieszania w halowych rozgrywkach jako zawodnik Pittsburgh Spirit. I na piłce naprawdę zaczął świetnie zarabiać. Zarabiał podobno miesięcznie około 25 tysięcy dolarów, a za każdego gola, a tych było trochę, dostawał ekstra 1000 dolarów. Kiedyś dostał zaproszenie na testowy mecz dla tych piłkarzy, którzy nie mają klubu. Jego zespół wygrał 10-3, a on strzelił 8 czy 9 bramek. Tym amerykańskim trenerom szczęki opadły. Skąd on się wziął? Ale śmiał się, że co to za gra na hali, ujawniał później jego syn Maciej. W Pittsburghu uznano, że ludzie potrzebują rozrywki, zainwestowano w drużynę. Chcieli ojca, ale ten śmiał się i rzucił im zawrotną sumę. Powiedział 200 tysięcy dolarów przy podpisie i tyle samo rocznie. No i przeszło, dodawał. Warunki rodzina w Stanach miała świetne. Mieszkali w trzypiętrowym bliźniaku. Mieli 5 sypialni, wielki ogród i basen. Niestety w Polsce została rodzina, między innymi ojciec pana Stanisława. Jednak ponieważ właśnie był opozycjonistą, nie dostawał paszportu i nie udało się go ściągnąć do USA. Zmarł podczas spaceru w 1983 roku. Ale Terlecki o Polsce nie zapomniał. Kupił m.in. za kilkadziesiąt tysięcy dolarów sprzęt dla Centrum Matki Polki i kilkanaście bel sztucznej murawy dla ŁKS-u. Ponoć miał pomóc także siostrze kupić dom w Australii. I wydaje wam się tak, człowiek z klasą, tak jak powiedziałam, ale jednak tutaj trzeba mieć pewne opamiętanie. Jednak kariera piłkarza nie jest wieczna. A pan Stanisław zdawał się o tym nie pamiętać. Szybko zaczął trwonić pieniądze i nie zmieniał swojego stylu bycia nawet, kiedy już niestety kariera nie była ta sama i kiedy zaczynał biedować. Może nie wydawał na prawo i lewo, ale niczego nie odmawiał ani sobie, ani najbliższym, mówił w książce Paweł Lewandowski, właściciel biura projektowego, który do końca opiekował się Terleckim. W USA doszło nagle do kryzysu ligi i Stanisław Terlecki zdecydował się na powrót do Polski. Ten też nie był łatwy. Staszak po powrocie był królem świata. Stać go było na wszystko. Za roczną pensję mógł nabyć kamienicę do remontu w centrum Warszawy, mówił w Superekspresie Piotr Dobrowolski. Był milionerem. W Podkowie Leśnej pod Warszawą postawił nawet imponujący dom. Ale w takim razie czemu mówię, że powrót nie był łatwy? No właśnie dlatego. Trzeba było może przemyśleć to po prostu. Każdy teraz powie z perspektywy czasu, że no trzeba było przemyśleć, że tych pieniędzy przecież jako milioner mógł mieć dużo na długie lata, gdyby tylko nie ta rozrzutność. Ale jak pokazują wyniki totolotka, jednak ludzie, którzy dostają takie ogromne pieniądze, a wcześniej nie mieli z nimi do czynienia bardzo często, właśnie w ten sposób kierują swoim życiem. Wydaje się nagle, że skoro jest tych pieniędzy tyle, to one się nigdy nie skończą. Grał w ŁKS-ie Łódź, a potem w Legii Warszawa. Po powrocie z kolejnego pobytu, tym razem krótkiego w USA, grał także w ŁKS-ie i Polonii Warszawa. Udało mu się w 1991 roku zagrać z Borutą Zgierz ze swym synem Maciejem. Wtedy spełnił właśnie jedno ze swoich wielkich marzeń. Jednak cały czas oczywiście tego futbolu było w życiu coraz mniej. I wydaje się, że Terlecki nie był w stanie sobie z tym poradzić. Nie mógł sobie wybaczyć też tego, że ominęły go największe sukcesy w kraju, że jednak niestety czasy, w których żył, nie pozwoliły mu rozwinąć skrzydeł. Nie mógł sobie też znaleźć nowego sposobu na życie, a wszystko, w co inwestował, okazywało się klapą. Założył firmę, która sprowadzała z Ameryki farby antykorozyjne. Nie wypalił mu też kolejny interes. Import oliwek z Grecji, a także import marmuru. Często pytany o to, co teraz będzie, powtarzał, że gdyby żył w Barcelonie, teraz to byłby Messi. Niestety rzeczy nie stawały się prostsze, a coraz trudniejsze. Dołączył alkohol, a później depresja. Nie wiadomo do końca, o co chodzi z problemami rodzinnymi. Wiadomo jednak, że te alkoholowe, finansowe problemy zbiegły się właśnie z problemami w życiu rodzinnym. Z synem Maciejem miał się poróżnić w 1997 roku, kiedy Maciej przeszedł z ŁKS do rywala Widzewa. 17 lat później na łamach jednej z gazet oskarżył syna o to, że pod jego nieobecność zabrał jego mamę, czyli swoją babcię, do banku i nakłonił do przelania 160 tysięcy złotych na swoje konto. Syn tłumaczył, że uczynił tak, bo bał się, że ojciec wszystko roztrwoni. A Terlecki próbował swoich sił w Sejmie. 4 razy bezskutecznie próbował się do niego dostać. Niestety od 2015 roku poddał się i chciał zrezygnować z życia kilkukrotnie. Stracił kontakt z resztą rodziny, rozmawiał tylko z synem. Miał mieszkać w kawalerce. Niejednokrotnie brakowało mu pieniędzy na podstawowe potrzeby. Niestety były piłkarz trafił także do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędził z przerwami 2 lata. Wielu pacjentów poznawało go z boiska. Stasiek to był dobry, fajny człowiek, ale był utracjuszem. Kiedyś byłem zły na jego rodzinę, że mu nie pomogła, ale z czasem zrozumiałem, że to oni mieli rację, mówił Jacek Bogusiak, który pomagał mu w ostatnich latach życia.
A Stanisław Terlecki związał się z pielęgniarką, którą spotkał w 2015 roku na odwyku. Poznał ją po wielu latach, ponieważ pierwszy raz spotkali się, gdy mieli 17 lat. Kobieta przekonuje, że była to miłość jej życia, dla której zostawiła męża i synów. W rozmowie z autorem książki twierdzi, że Staś marzył, że w Ameryce zaczniemy nowe życie, że jego znajomy w USA obiecywał mu posadę skauta w Chicago. Spędziła z nim ostatnie chwile w jego życiu. Przekonuje, że pan Stanisław pisał pozew rozwodowy, ponieważ chciał się z nią ożenić. Niestety, czy to jest prawda, nie dowiemy się nigdy, ponieważ mężczyzna zmarł 28 grudnia 2017 roku. Miał zaledwie 62 lata. Jego życie to był scenariusz na film. Jaki? Jaki pan chce? Thriller polityczny, komedia, dramat. Mówił bez wątpliwości jego syn Maciej Terlecki. Trzeba przyznać, że jest to jeden z najciekawszych życiorysów, o jakich opowiadałam. Przyznacie, prawda? Niestety bardzo mi przykro, że finał tej historii nie może być nazwany happy endem. Szkoda, że tak utalentowany, niesztampowy, niebanalny człowiek nie mógł się niestety odnaleźć później. Myślę, że byłoby inaczej, gdyby pozwolono mu robić karierę na miarę jego możliwości. Gdyby nie było tak, że właśnie ludźmi, ich talentami, ich możliwościami kierują niestety powiązania polityczne. No cóż, czasu nie cofniemy, tej historii już nie zmienimy. Jestem bardzo ciekawa, czy znaliście tę historię, czy wiedzieliście coś na ten temat. Dajcie znać oczywiście w komentarzach zarówno o tej historii, co myślicie, czy byliście fanami pana Terleckiego, ale także oczywiście zachęcam Was, żebyście proponowali mi inne gwiazdy, również sportu. Będzie mi bardzo miło robić takie odcinki na przyszłość i zapraszam Was do oglądania w przyszłości. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, odwiedzajcie moje social media i widzimy się, kochani, do zobaczenia. Pa, pa!